Dobrze, powiedz mi, bo jesteś jednym z organizatorów Coachelli, czy spodziewałeś się takiej ilości ludzi? Absolutnie nie. Wiedziałem, że dużo biletów zostało sprzedanych w naszej szkole, ale absolutnie spodziewałem się, że będzie tu aż tyle osób i jak tak patrzę, to wygląda jak prawdziwy, rzeczywisty festiwal, nie organizowany przez szkołę, ale przez profesjonalistów, jak duży festiwal publiczny. Tak, to jest niesamowite, że bardzo wiele ludzi przyszło spoza Hoffmanowej. To nie są tylko uczniowie Hoffmanowej, także to niesamowite, że Coachella ma aż taki wydźwięk. Powiedzcie mi, dziewczyny, na kogo czekacie najbardziej? Na Pinchefa. Na The Bass Hoppers, bo to jest nasz kolega i bardzo go bardzo lubimy. No. Pozdrawiamy, czekamy na Antona Apenczewa. Proszę Państwa, bardzo szybki wywiad. Proszę mi powiedzieć, jak dużo osób weszło? Oj, bardzo dużo, ponad 200 chyba. Ponad 200 osób? Ponad 200 dzisiaj i generalnie około 400, tak myślę. To jest lista i ona jest naprawdę bardzo długa. Czy to jest lista osób tylko z Hof? Nie, teraz już wpuszczamy rzeczywiście osoby, które nie są z Hoffmanowej, ponieważ oczywiście osoby z Hoffmanowej kupowały bilety wcześniej. Teraz bilety, które zostały zakupione wcześniej, po prostu są wyskanowywane na liście. Dajemy wtedy opaski, a osoby, które rzeczywiście teraz kupują bilety, po prostu płacą, my ich wpisujemy na listę i są. I więc mamy tutaj całą listę, pod koniec policzymy, zobaczymy ile rzeczywiście tej osób będzie, bo jak na razie... Około? Oj, około. No, 400-450. To jest niesamowita frekwencja jak na festiwal muzyczny. Pierwszą edycję, to jest pierwsza edycja po prostu Coachelli, a mamy tak wspaniałe zasięgi, że tylko pozazdrościć. Powiedzcie mi, jak się czujecie po swoim występie? Jestem bardzo zaskoczony, że taka jakaś dziewczyna w pierwszym rzędzie, w ogóle trzy, bo przy rozkoczynkami śpiewały Sea of Trees, naszą piosenkę. I ja bym, o kurde, że nie wiem kto to jest i śpiewał piosenkę, także... Nie wiem, jeżeli to oglądasz, jest mi bardzo miło i postaram się ciebie znaleźć teraz tutaj gdzieś. Witam bardzo serdecznie, jak się pan czuje przed występem? Jeszcze możesz powtórzyć pytanie? Tak, jak się czujesz przed występem? Czuję się bardzo podekscytowany, ponieważ jakby jak zobaczyłem w ogóle jaki jest tutaj super vibe, jakby jest słoneczko, jest jakby planerek, więc jakby nie mogę doczekać, naprawdę, czuję się taki nabuzowany, ale dobrą energią. A czy ty się stresujesz? Powiedz mi, czy się stresujesz? Nie, ani trochę. To nie jest wasz pierwszy występ. No nie jest nasz pierwszy, tak. Tutaj trochę wyjadacze w pewnym sensie, ale no i tak, no jest ekstra, naprawdę. Czy to jest cały skład zespołu? Czy ktoś z wami jeszcze gra? Jeszcze jest nasz perkusista Kuba Kaliszewski, który nie wiem gdzie teraz jest, ale... Jest na backstage'u Kuba. Ale niemniej jest bardzo potrzebny w zespole mimo wszystko, więc... Na pewno przyjdzie i na pewno zdąży, nie możemy się doczekać. Jesteśmy tutaj z osobami z sekcji technicznej. Powiedzcie mi, czy wszystko idzie zgodnie z planem? Wszystko idzie perfekcyjnie, wydarzenie dzieje się świetnie. Tak, nie było żadnych problemów? Nie było żadnych dużych problemów, które by zaburzyły tok. Jest już to bardzo szybko je rozwiązaliście. Proszę, powiedz mi, jak się czujesz jako organizatorka takiego wydarzenia? Jest na pewno dużo emocji ze względu na to, że jest naprawdę dużo osób, więcej niż się spodziewaliśmy, ale myślę, że... Jest lepiej też niż się spodziewaliśmy organizacyjnie. Dobra, a takie luźne pytanie, czy podobają ci się stylówki ludzi? Tak, są niesamowite. Ja naprawdę patrząc na niektórych, to jestem naprawdę pod wrażeniem, że na festiwal licealny ludzie się naprawdę tak zaangażowali, żeby tak niesamowicie wyglądać. No, w końcu Coachella, Coachella, no tutaj niedaleko myślę, że niedługo dorównamy poziomem. Panowie, fajnie, że jesteście tutaj z nami. Powiedzcie mi, jak po występie, jak uczucia? Było naprawdę super. Graliśmy na 5 festiwalach, takich festiwalowych, licealnych i ewidentnie tutaj było najlepiej. No, bez oczywiście braku szacunku do innych festiwali, bo też były świetne, oczywiście, ale na przykład tak. Poziom organizacji, rozmiar i tak dalej. I też fajnie, że wy jesteście, jestem na totalnym haju dopaminowym, świetnie się bawiłem i dziękuję za tę okazję w ogóle. To my dziękujemy, że tu jesteście. Powiedzcie mi, jak widownia, jak czujecie się, że widownia po prostu śpiewała z nami, śpiewała z wami, bawiła się z wami? No, widownia dała nam tyle energii, że ja mógłbym 2 dni z rzędu tak po prostu siedzieć. Tak. Ewidentnie się zdziwiłem najbardziej, jak... Śpiewali moje solowe piosenki, bo to się jeszcze nigdy nie zdarzyło, więc tak, to było naprawdę, naprawdę super. Wyjątkowe uczucie dla artystów. Powiedzcie mi, co chcecie robić dalej, co później? Chcielibyśmy grać koncerty poza festiwalami licealnymi, no i robić muzykę. Fajnie było z tego wyżyć tak naprawdę, to jest trochę takie marzenie, ale będziemy tak naprawdę działać zgodnie z tym, gdzie los nas pokieruje. Janek, jesteś przedstawicielem samorządu, powiedz mi, czy jesteś zadowolony z przebiegu wydarzenia? Oczywiście, że jestem zadowolony, ponieważ samorząd jest zadowolony, kiedy wszystko dobrze idzie, a naprawdę tutaj organizatorzy Coachelli, bo to nie tylko samorząd, spisują się naprawdę najlepiej. Tutaj wielkie podziękowania należą się, no Hani, co tu dużo mówić, ponieważ to ona spinała wszystko. My jesteśmy zadowoleni, że Coachella idzie jak idzie. Mamy nadzieję, że po prostu skończy się bardzo dobrze. Powiedz mi, bo angażujesz się też w ochronę, czy były jakieś takie przypałowe akcje? Przypałowe akcje...
była jedna sytuacja, nie wiem, czy ją tutaj troszkę przytaczać. Po prostu jakby regulamin zobowiązuje nas do tego, że mamy prawo po prostu wyprosić członka, uczestnika Hofczeli, który niezbyt dobrze się zachowuje. Skorzystaliśmy z tej możliwości. Okej, rozumiem. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie pomyślnie i że dalsza część Hofczeli Wam się spodoba. Drodzy Państwo, jak widzimy na Hofczele przychodzą nie tylko uczniowie liceów, ale także absolwenci. Mamy tutaj absolwentów, już się do nich dosiędziemy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Są to absolwenci Liceum Hofmanowej. Powiedzcie mi, co Was skłoniło, żeby przyjść na Hofczele? Oglądanie pierwszaków. Oglądanie pierwszaków, takie interesujące. Nie, no ja myślę, że chyba to, że organizujecie to Wy i chcieliśmy zobaczyć w ogóle, bo to jest jakieś takie nowe wydarzenie i w sumie nigdy go nie było i stwierdziliśmy, że nie no, zobaczmy to. A jak Wam się na razie podoba? Na razie jeden występ widzieliśmy, także czekamy. Myślę, że wszyscy czekamy na występ wieczoru. Tak. Na Piotra wszyscy czekamy. Tak. Okay, czyli na Forza Firenze. Tak. Mają wielu fanów, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Dobrze, mamy tu chyba najmłodszego uczestnika Hofczeli. Powiedz mi, mały, jak się bawisz? Fajnie, bardzo. Podoba Ci się? Tak. A przyszedłeś tu z kim? Z siostrą. Z moją siostrą. A siostra jak się bawi? Świetnie, jak zawsze. Jest jakiś zespół, na którego czekasz najbardziej? Oczywiście. Mogę tylko strzelić, jest to Forza Firenze. Wow, to niesamowite, każdy czeka na Forza Firenze. Jakby wow, chłopaki, macie wiele fanów. Co ja mogę więcej powiedzieć? Czy podoba Ci się na Hofczeli? Bardzo mi się podoba, a jak na razie muszę przyznać, że moje serce skradli Bass Hoppers. Świetnie. Tak, świetnie. Slay! Nagrywasz? Dobrze. Hania, jesteś tu z nami. Powiedz mi, kochana, jak ty się czujesz po całym wydarzeniu? Bardzo dobrze. Do mnie nadal to nie dociera. Jakby ilość ludzi jest dla mnie cały czas szokująca. To, ile usłyszałam pozytywnych opinii o tym festiwalu, mam nadzieję, że za rok uda nam się zrobić to samo. Może i jeszcze lepiej i po prostu byle do przodu. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali, bo nie zrobiłam tego sama w żadnym stopniu, bo nie dałabym rady i po prostu wsparcie znajomych, was przede wszystkim, was sekcji, grona pedagogicznego, w szczególności wicedyrektora, naprawdę niesamowite. Po raz, myślę, kolejny udał Hofmanowa udowodniła, że umie robić eventy i no i co mogę wam powiedzieć? Do zobaczenia za rok! Proszę Państwa, tutaj łapię teraz szybko zespół, który wygrał nagrodę główną. Powiedzcie mi, czy spodziewaliście się tego? Absolutnie nie. Szczerze, ani trochę. So, ja dalej w to nie wierzę. Jakby wcześniej tutaj ty i ja możemy przyznać, że galarety mieliśmy, nogi jak galarety. Trochę już się chyba uspokoiliśmy. Nie wiem, jak ty, Bartek. No trochę tak, troszeczkę. Wow i jeszcze raz wow. Czy jesteście w 100% zadowoleni ze swojego występu? Tak, szczerze tak. Jakby forma wokalna, jakby ja się siebie zaskoczyłem, Bartek mnie zaskoczył. Jakby naprawdę było super. Publiczność jakby uwolniła w nas chyba taką energię, której nawet nie widzieliśmy, że mamy. Jakby w sumie ja tak w sumie to trochę tak poczułem. Tak, na początku byłem bardzo zestresowany w ogóle, ale później właśnie z czasem, zwłaszcza przez to, że była taka duża publika u was i w ogóle wszyscy byli tacy bardzo zaangażowani w nasz koncert, to naprawdę to dużo dało do naszej energii i było super. Powiedzcie mi jeszcze, co planujecie na przyszłość? Na przyszłość? Szykujesz się pewnie występy w jakichś klubach, być może? Więc pewnie będziemy informować na naszym fanpage'u na bieżąco, ale tak, no będziemy pracować nad sobą, nad naszym rzemiosłem, grać ile wlezie i no tak, no. Dobrze. Zapraszamy na nasze wszystkie fanpage'e, na Facebooka, Instagrama, nazywamy się The Bass Hoppers, jak coś, na Instagramie. Okej, no to mi pozostaje tylko życzyć Wam jak najwięcej sukcesów oraz ostatnią rzecz, którą mogę dodać dzisiejszego wieczoru, to Slay! Pozdrawiam! Wow! Dobra, kochani, nie przechodźcie przez kadr. Jak widać tutaj sprzątanie, po prostu zaczęło się już wielkie sprzątanie po Hofczeli, ale co możemy dodać więcej? Co można dodać więcej? Nie można już nic dodać więcej. Wydaje mi się, że temat został wyczerpany, wszyscy się świetnie bawili, także musimy powoli kończyć. No, niestety, ale słuchajcie, kochani, zapraszamy Was za rok, bo myślę, że wtedy... Nie wiem, czy może być jeszcze lepiej, ale postaramy się, żeby było jak najlepiej. Była dla Was Wiktoria Tłoczek i Nadia Jerecka. A teraz krzyczymy Slay. Uwaga, 3, 4. Slay!